Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pani M. Kuchnia Smakowita. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszne ciasto japońskie. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. I tak do ciasta zużyję szklankę cukru, 150 g mąki pszennej, parę kropli ekstraktu waniliowego. Możecie zamiast ekstraktu użyć również cukru waniliowego, tak z łyżeczkę dwie. 150 g masła, 3 jajka, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 1 łyżeczkę kawy rozpuszczalnej, którą rozpuszczę w 100 ml wrzątku. Robienie ciasta rozpoczynam od rozpuszczenia masła oraz od rozpuszczenia kawy w 100 ml gorącej wody. Oba składniki odstawiam do ostygnięcia. W międzyczasie ubijam jajka z cukrem lub cukrami, jeżeli używacie cukru waniliowego. Jajka z cukrem ubijamy na puszystą masę. Do jajek dodaję kilka kropel ekstraktu waniliowego. Teraz do miski przesieję mąkę wraz z proszkiem do pieczenia oraz kakao. Całość wymieszam już za pomocą trzepaczki. Piekarnik nagrzałam sobie do temperatury 180 stopni Celsjusza. Teraz do mojego ciasta wlewam rozpuszczone i ostudzone masło. Oraz rozpuszczoną kawę. Oraz zaparzoną kawę. Ciasto dobrze wymieszam. Następnie do wyłożonej papierem tortownicy wlewam ciasto. Następnie moje ciasto wstawiam do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza. Funkcja grzania góra-dół i piec je będę do suchego patyczka, tak około 30 minut. W tym czasie, kiedy piecze się ciasto, zrobię frużelinę wiśniową. Tutaj przygotowałam sobie 700 g mrożonych wiśni. W sezonie oczywiście możecie użyć świeżych wiśni. 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej, 1/4 szklanki wody oraz 0,5 szklanki cukru. Wiśnie zagotowuję wraz z cukrem. Wiśnie gotuję do czasu, aż rozpuści mi się w nich cukier. Ok, wiśnie pięknie się gotują. Ponieważ ja użyłam wiśni mrożonych, wypuściły one bardzo dużo soku. W związku z tym postanowiłam, że zamiast mąkę ziemniaczaną rozpuszczać w 1/3 szklanki wody, rozpuszczę ją w 1/3 szklanki soku z wiśni. Tak więc mąkę ziemniaczaną wymieszam z 1/4 szklanki soku.
Następnie zawartość szklanki wlewam do garnka i mieszając jeszcze zagotowuję. Ok, gotową frużelinę zestawiam z grzania i odstawię ją do ostygnięcia. Upieczone ciasto po upieczeniu zostawiam w uchylonym piekarniku na 10 minut. Teraz przełożam je z piekarnika na kratkę i zostawię je tak do wystudzenia. Do zrobienia masy serowej zużyję kilogram sera z wiaderka. Ponadto potrzebne będzie pół litra śmietany 30%, szklanka cukru pudru. Cukru możecie dodać tutaj według uznania, mniej lub więcej. Odrobina ekstraktu waniliowego, 25 g żelatyny oraz 1/3 szklanki wody. Żelatynę namoczę w zimnej wodzie. Zostawiam ją tak do napęcznienia. Po 10 minutach napęczniałą żelatynę przełożyłam do garnka i teraz ją podgrzeję. Pamiętajcie, żelatynę podgrzewamy, nie zagotowujemy. Rozpuszczoną żelatynę zestawiam z grzania i odstawiam do ostygnięcia. Następnie ubiję śmietanę. Do lekko ubitej śmietany dodam również kilka kropel ekstraktu waniliowego oraz część mojego cukru pudru. Ok, śmietana jest już ubita. Ser wymieszam w misce z resztą cukru pudru. Następnie do sera doleję żelatynę. Oraz bitą śmietanę. Moje ciasto zrobiłam w mniejszej tortownicy, dlatego dosyć sporo wyrosło. W związku z tym zamieniłam tortownicę na taką obręcz, ona jest troszeczkę wyższa. Teraz na wierzch mojego ciasta wyłożę masę serową. Jeżeli ciasto robić będziecie w dużej formie, ono wyjdzie wtedy dużo niższe. Mi nie przeszkadza to, że ciasto będzie dość wysokie. Na pewno się nie zmarnuje. Ok, masa serowa dość szybko zastyga. Moja blacha jest już wypełniona masą serową po brzegi. Teraz końcówką noża w moim serze porobię takie rowki. Robię tym samym miejsce na frużelinę. Następnie w utworzone zagłębienie łyżką nałożę frużelinę. Następnie za pomocą patyczka wymieszam frużelinę wraz z masą serową. Ok, moje ciasto jest gotowe. Gotowe do pójścia do lodówki. Jak widzicie, ja do swojego nie żałowałam frużeliny. Dałam jej dosłownie tyle, ile się zmieściło. Reszta na pewno się nie zmarnuje. Będzie pyszna z goframi. Choć zbyt wiele jej nie zostało. Ciasto teraz wstawiam do lodówki na co najmniej 2 godziny. Najlepiej, jeżeli możecie zostawić je tam na noc.
Oczywiście pokażę Wam, jak ciasto wygląda po przekrojeniu. Myślę, że ciasto jest dość łatwe do zrobienia, pomimo tego, że jest kilkufazowe. Jednak robi się je dość szybko. Na pewno świetnie również by smakowało w wersji bez pieczenia, tak tylko na herbatnikach lub biszkoptach. Jeżeli używalibyście herbatników, to proponuję te czekoladowe. Bardzo Was zachęcam do jego zrobienia, jest naprawdę smaczne. Taki sernik inaczej, no oczywiście wiśnie, sprawiają, że smakuje wyśmienicie. Zapewne ciasto to z Japonią ma bardzo mało wspólnego. Przypuszczam, że nazwa wzięła się od wiśni, jak wiadomo, Japonia to kraj kwitnący wiśni. Jakby nie było, najważniejsze, żeby smakowało. Ja swoje ciasto wstawiam teraz do lodówki i zobaczę się z Wami, jak już będzie gotowe. Ok, moment prawdy. Ciasto właśnie wyjęłam z lodówki, no i będę je kroić. I voilà! I tak oto moje ciasto prezentuje się po wyjęciu z formy. Zaraz je pokroję i będziemy serwować. Ok, czas spróbować. Kochani, coś pysznego. Samo ciasto jest tak niesamowicie delikatne, że nie przeszkadza mi, że jest to gruba warstwa. Tak jak mówię, jeżeli zrobicie w większej formie, ciasto będzie dużo niższe. Jest tak delikatne, jak same płatki kwiatów wiśni. Uwierzcie mi, bardziej poetycko nie da się tego opisać. Ogromnie Wam je polecam. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, tak jak zwykle proszę Was, dajcie kciuki w górę. Dziękuję Wam ogromnie za spędzony ze mną czas. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, życzę Wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!